Wczoraj wyjechaliśmy z Warszawy, z Brudna o 22. Jesteśmy na miejscu już 21. I teraz pokażemy, jakie fajne pokoiki mają chłopcy. Wszystko to pokoje ci osobowe, tak? Jesteście zadowoleni z pokoi? No jak? No każdy ma swoje fajne łóżeczko, dostęp do internetu. Nie działa! Łazienka niestety na korytarzu, no ale to już takich luksusów nie trzeba. Jak przebiegła podróż? Dobrze. Jak podróż przebiegła? Dobrze. Nie jesteś zmęczony? Nie. Jutro 8:30 mecz. Myślisz, że zregeneruje siły po ciężkiej podróży? Widać, że jesteś zmęczony podróżą, bo długa podróż, zwiedzanie Budapesztu to też zrobiło swoje. Kogo chcesz podrobić w Polsce? Nie wiem. Mamy, taty, nie? Brata. Wszystkich. Najmłodszy nas uczestnik. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj się zakwaterowali inni chłopcy. Wejdziemy do pokoju jeszcze tu, póki nie ma jeszcze capsztyku, bo jest po 21. Jak po podróży, jak przebiegła podróż? Dobrze. Macie koszulki z tamtego roku, bo ty tam w tamtym roku byłeś, to wszystko tak. Znasz. Opowiadałeś trochę kolegom, jak tu jest, a ty pokaż, jak koszulka wygląda z tego roku. O. Masz zieloną, niebieską, super. Jak wam się pokoiki podobają? Myślę, że zrobimy konkurs na najporządniejszy pokój, najbardziej zadbany. I zobaczymy, czy chłopcy sobie tak będą mieli wszystko poukładane, jak w domu, w szafkach. Na razie sup jest, ale trzeba... Spokojnie, ledwo coś się przyjechali. Jeszcze kolejni. No, zobaczymy, jak tutaj się... Sami sobie szczelicie? A w domu ktoś szczeli łóżko? I dasz radę sobie poszczelić łóżko? To jest swoje, tak? I nikt mamusia popatrzy, jak chłopak sobie bardzo dobrze daje rady. Brawa dla niego. Fantastycznie. Pozdrawiamy oczywiście rodziców z Warszawy. Chłopcy się mają dobrze. I jeszcze jeden pokoik tutaj. I też po raz pierwszy strzeli sam sobie łóżko, musisz pościelić. Nie, on po raz pierwszy. Dopiero jutro zaczynamy od obiadu, a kolacyjkę dzisiaj w własnym zakresie, tak? Masz dość jedzenia? Ja wypiłem fugo. Ja mam najlepszy łóżko, na świecie ludzie. I wystarczy. To jest ty łóżko, dasz radę chyba. Chciałbyś pozdrowić kogoś, mamę, babcię, ciocię? Mamcie! Słuchaj, a ja słyszałem jeszcze jedną rzecz, bo w dziewczynkach brakuje jednego zawodnika, zawodniczki. Może ty będziesz grał też? No ale jak tam obowiązuje pasarela i muszą mieć 10, a mają tylko 9? Zgodzisz się na to? Nie. Ale pan pojechał. Tu wszystko w porządku. Macie ten internet bezprzewodowy też. No to wszystko już. To serdecznie pozdrawiamy. Piłka jest. Także to taki króciutki filmik. Jeszcze raz pozdrawiajcie i co mają? Mocno oki. Bitować. Nam trzymać kciuki. Obiecujecie, że będzie podium? Tak. Pozdrawiamy. Czy to będzie pierwsze, czy trzecie? Bez znaczenia. Pierwsza trójka będzie. No, wezwanie jest. Oczywiście, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej będziecie mogli na stronie SKM Polski Kosz śledzić wyniki. Miejmy nadzieję, że te wyniki na plus, bo w tamtym roku jeszcze tutaj nic nie osiągnęli, ty byłeś, tak? Ale graliście z rocznikiem młodszym, jako młodsi się grali, a ze starszym. Gracie w swoim roczniku, postaracie się po prostu pokazać, że Polska, że Warszawa, że La Basket rządzi. Specjalnie. Z Węgier, z Iwi.